Witam Was wszystkich. Dzisiaj jest 10 kwiecień. Pojechaliśmy sobie na kilka dni na rybki z kempingiem. Ładna pogoda, słoneczko świeci. Mamy ten męski wypad. Same facety. No i co? I piękny widok, tak jak widzicie. Jezioro piękne. Nawet bardzo super dojazd tu jest. Dużo wędkarzy. Siedzi, bo ładna pogoda. A spraw kempingowych, kemping rozłożony, ogrzewanie włączone, solar ładuje już akumulatorek, z czego akumulator doładowałem na maksa. I co, Mikołaj, podoba Ci się? No. Wywozimy sobie tą łódeczką na zdalne sterowanie. Tam mamy dwie wędeczki na fiderki. Wysoko tu jest, Mikołaj? Co? Ale wysoko co? Tak. A tam nurka? Tak musimy zrobić. To odwróćmy. Czekaj. Cyk. Jest jeszcze kamerka. Era, gramy sobie na tych kamerach. Z każdej strony. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Mama. No i tak to wygląda nasz pierwsze godzinki wyjazdu. Piękna pogoda. My sobie kaweczkę pijemy. Trzeci wyjazd! Trzeci już w tym roku, no. W tym roku to nie trzeci. Tak, trzeci wyjazd będzie, no jak coś takiego. Mamy nadzieję, że złowimy jakąś rybeczkę. Może się nam uda. Uważaj, Misiu. Kawka, później jakiś obiadek. No nic, później się widzimy. Piękne. Jezioro. Spokój. Cisza. Oprócz Mikołaja. Ale ogólnie. Jakaś to była będzie. Pływały koło nas, ale odpłynęły. Tak? Zaraz przerzucamy, tak. Tu przejść? No to musisz uważać, no. Przechodzisz? No. Na pomost nie wchodź, bo jest złamany. Wpadniesz do wody. Pulm. No się złamał, no. Nie, albo już po prostu, wiesz, drzewo... Nie wytrzymało. No tak, no. No to widzimy się. Jeszcze się pozdrowiemy. Na razie. Co jest? A,
Dziadek spał. Oj, dziadek. No właśnie. Słoneczko ci świeci? Daleko jestem. Ja przepływam na drugi brzeg. Słońce. Pływamy na drugi brzeg? Bo jesteśmy blisko. No i tak, tak po prostu zaczął się kolejny dzień na wędkowaniu. W nocy były po prostu tam jakieś rania, jakieś ten dziubnięcia, ale poza tym nic takiego nie wyciągliśmy, co by ten było warte pokazania. No w nocy tak, temperatura do 3 stopni spadła, bo w kampingu komfortnie 20 stopni. Czekajcie, bo już słoneczko tak świeciło. O. No to temperatura spadła do 3 stopni. Komfort w kampingu 20. Ile mieliśmy ustawione? Chyba 22 stopnie. Oczywiście bardzo dobrze spało. Aż się rano nie chciało wstawać. Bo jak się dobrze śpi, to się nie chce wstawać. Ale wstaliśmy.
z Jezenkiem zaatakowaliśmy z rana przed 7. No i co? Zestawy sobie wywieźliśmy, sprawdziliśmy. Teraz czekamy. Wędeczki są wszystkie przygotowane. Czekają na branie, żeby było coś skamerować, nie? Chociaż raz wyjazd na ryby i coś złapane. A poza tym słoneczko wczoraj świeciło. Prądu mieliśmy zapas. Cały czas wyłączę tą kamerę i tak nie widać. Prądu był zapas. Całą noc mieliśmy, ogólnie cały, odkąd tu przyjechaliśmy, mieliśmy ten włączony przetwornicę, a więc prądu w akumulatorze nie brakło. Nie brakło żadnego prądu. Wszystko świetnie działa. Lodóweczka na gazie. Wczoraj sobie ją, dzisiaj tam po prostu po kolacji. Wczoraj jeszcze tak nie było schłodzone lodóweczka. No ale dzisiaj rano jak wyciągłem mleczko, wyciągałem do kawki. No to się okazało, musiałem ją do połowy zmniejszyć, bo kurczę, parówki zamarzły na śniadanku. No, na gazie tak to mrozi, że naprawdę. Szacun do tych ludzi, którzy to wymyślili, te lodówki na gaz, no bo jest takie chłodzenie bez po prostu energii elektrycznej, że nigdy bym nie powiedział, jakbym tego nie widział. A więc fajna sprawa. Wszystko świeże. Towar, nic się nie zepsuje. Jedzonko, słoneczko, no jakieś chmurki przyszły, coś tam się przysłoniło. Mikołaj jeszcze śpi. No a my co? Siedzimy sobie cichutko tutaj przy stoliczku, kafeczkę pijemy. Tu kubeczki, o właśnie, jeszcze z wyjazdów naszych kampingowych w zeszłym roku, co byliśmy z nadmorza. No i czekamy, siedzimy, spokój, cisza, lekki wiaterek. Co może być fajniejszego? Teraz jest jakoś 5 stopni. 5-6 stopni teraz jest. No i co? Weekend fajnie spędzamy. Piękne widoki. Później wam skameruję, jak coś jeszcze będzie. No. Co tu można jeszcze pokazać na wyjeździe na ryby? Chyba wszystko. Po prostu dobrze spędzony czas. A więc zachęcam do wyjazdów. Nawet nad jezioro, gdzie nic nie ma, nie ma restauracji, nie ma nic. Ale to jest właśnie taka odskocznia, taka cisza. Można się wyluzować, nic. O, taka cisza, nic nie słychać, nic nikomu nie przeszkadza. No i fajna atmosfera, nie? No. Jeszcze później się zobaczymy. Ptaszki śpiewają. Pięknie. Ryby nie biorą. Ale co tam? Kto jeździ na ryby po ryby, nie? Dobrze. No to zobaczymy się później. No, Mikołaj już wstał. A więc wszyscy jesteśmy głodni. A więc robię śniadanko. Tak jak widzicie, szyneczka, serek. Tu już paróweczki, zaraz będziemy jedli. Zaraz ich będę wołał, chłopaków. No i co? Toż wam, jeśli oglądacie ten film w czasie posiłku, to życzę wam smacznego. No nic, my zjemy sobie na podwórku. No tam wyszło, ładna pogoda, słoneczko się zrobiło. Pięknie. O, jak świeci słoneczko. Mikołaj na fotelu leży, Zenek siedzi. Już czekałem na śniadanko, głodni. No to lecę do nich ze śniadankiem. No,
to się widzimy za niedługo. Więc to już koniec jest wędkowania w ten weekend. Po prostu już tu mamy wszystko pozwijane. Samochód się grzeje. Zaraz wycofię. Jedziemy do domku. Czas to zakończyć. No. Jeszcze coś tam skameruje Zenek. Jedziemy do domku. Na razie. Jedziesz czy biegniesz? Jada. Idziemy.